ze mną Antonio Igueras po przegranym niestety dla niego meczu z Wojciechem Szustakiem. Jak wrażenia po spotkaniu? Trudny rywal czy po prostu słabsza dyspozycja twoja? Trudny rywal, ja myślę. Ta słabsza dyspozycja moja, bo nie gram dużo. Tylko z Gerlach gram czasami. A to już jest poważny przeciwnik, rangi bardzo wysokie, no chyba jeden z faworytów do turnieju. A jak oceniasz właśnie spotkania z Radosławem Gerlachem? Jak oceniasz jego umiejętności tenisowe? No, ja lubię grać z Gerlach. No, gramy dobrze i mamy podobny poziom, tak. A jaki jest bilans waszych starć? Tak mniej więcej porówno. Raz wygrywa Radek, raz wygrywasz ty? Tak, wygrywa Radek, raz wygrywam ja. I kto przegra, płaci. O, no to czyli takie dość... Tak, ale on gra bardzo... jak to jest... Efektywnie? Jest efekt. To piłka idzie bardzo długi, bardzo wysoka. Topspin. Tak, topspin. Rozumiem. A od ilu lat już grasz w tenisa? Od ile lat tak. Już nie gram tenisa? Grasz? Ja gram... zaczynałem grać 6-7 lat, tylko że nie gram... 10 lat tutaj mieszkam, albo 9 i tylko grałem z Gerlach i ostatni raz grałem też tutaj w tej turnieju Wladem. Ale w ogóle nie gram. 9-10 lat. W Polsce tylko już tutaj już nie grałem i w Hiszpania parę lat już przed jechać do Polski już też nie grałem. A jak ci się podoba Polska? No, podoba mi się. Warszawa, jest, najpiękniejsze miasto, czy jeszcze miałeś okazję jakieś inne zwiedzić? Nie jest tak podobne jak w Hiszpanii, ale też no, ma dzieci, które lubią i dzieci, które lubią od Hiszpania. Zima się zbliża, troszkę taka chyba nowa. Zima dla mnie jest lepiej, to zimno. Gorąco. Wolisz zimę? Tak, wolę zimę. To coś nowego, jak u Hiszpana, tam wiadomo, tak. Trochę wyższe temperatury niż w Polsce, a tutaj jednak wolisz bardziej zimę? Tak, bo tam jest za gorąco, jak jest latem, tam nie wytrzymasz. Tutaj zima, no używasz takiego ubrania i jest tak. Okej. Ale tam nawet bez ubrania jest mokro. No właśnie, chciałem się zapytać trochę o hiszpańską piłkę, bo tutaj właśnie z Maxem podczas transmisji wspomnieliśmy o zbliżającym się El Clasico. Ty komu kibicujesz? FC Barcelonie czy Real Madrid? Barcelona, oczywiście. Czyli w środę trzymasz kciuki za Katalończyków. Ja tylko kibicuję drużynę, która gra przeciwko Real Madrid. Czyli tutaj... Jestem anti-Real Madrid. Anti-kibic Realu Madrid. Nienawidzę Real Madrid. Dobrze, czyli znamy już tutaj poglądy Antonio Igueras'a. Dziękujemy mu bardzo serdecznie za wywiad i miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiaj zobaczymy. Dzięki. Dziękuję.